pomóż mi, stary, no! Nie, nie da rady, dobra, on jest za ciężki. Słuchajcie, przygotowaliśmy właśnie pranka na Ernesta. Będziemy zrzucać na niego gigantycznego boksa. I mamy jego ulubiony kocyk jako podpucha, więc stawiamy go tutaj. Skakuj do boksa, a ja się schowam tutaj za rogiem. Pamiętaj, że ty masz go zrzucić. Dobra, ja wciągnę brzuch. Dobra, to ja się gdzieś schowam, nie, żeby mnie nie widział z kamerą. Dobra, ja też. Ernest! Znalazłem twój kocyk! Co? Serio? Szukałem go jakoś tydzień chyba. Ja pierniczę. O! Wychodź w tym momencie. Udało się! Yeah! Dobrze! No. Może stąd wyjdę. Ernest! The prank, bro! Ernest! Ernest! Pomogę wam, czekaj. Trzy, cztery! O! O nie, jeszcze nogę mu przykłada tam. Ernest, wstawaj! No to był prank! Ernest! Ej, co się stało? Chyba poszedł spać. To szybko. Chłopaki, myślicie, że go zabiliśmy? Nie, on jest niezniszczalny. On jest ogólnie taki, że się go nie da zabić, według mnie. Co z nim robimy? Przykrywamy go kocem, żeby nikt się nie skapał. Przecież trzeba chyba na policję dzwonić, pokoić karetkę czy coś. Miłosz, spokojnie, patrz. I nikogo nie ma. Tak, teraz trzeba... Nie no, czekajcie, obróćcie, może on oddycha, zobaczmy tylko. Miłosz, my ci pokażemy, co robimy zwykle. A, czekaj, zobaczmy, czy oddycha. Jest na to bardzo prosty sposób. Kurde. Nie słyszę, nie słyszę oddechu. No bo oddechu nigdy Ernest, nie słychać. Ernest. Dobra, nie żyje. Trudno. To co z nim robimy? Zipek, to jest większy problem niż nam się wydaje. Schowajmy go do kartonu, stary. Tak na wszelki wypadek, wiesz, nie że chcę mu coś zrobić, czy sobie wziąć do domu, czy tak i tak dalej, tylko po prostu powinniśmy go schować. Ja idę po karton. Ja też. Najlepsza drzemka mojego życia! Co to za przystojnik na ziemi? Chwila! To jestem ja! Co jest? To jestem ja! Co oni mi zrobili? Dobra, pakujemy go, stary. Dobra, czekaj, czekaj, bo jeszcze nogi. Chowaj tam, no. Skakuj, kurde. To co, trzy, cztery. Stary, poczekaj chwilę. Nie zapakowałem go w... A, sorry, dobra. O, kurde. Jezu, ile on waży. Dobra, bierz go do domku. A, już go brałem wcześniej. Gdzie oni mnie zabierają? Co jest? Jezu, jak on jest ciężki, żeby pakowałeś, czy co? Czego? Czy oni mnie nie widzą? Trzy, cztery. O, co jest? O, zachamy! To dobry sport, dokładnie tak. Dlatego trzeba zamknąć i się nie przejmować. Jakąś kłódkę, kupimy lepsze drzwi, żeby nikt się tutaj nie dostał i będzie zarobiście. No to co? Idziemy na obiadek. Ej, dobra, wiecie co, widzowie? Zobaczmy, co oni właściwie zrobili. Cholera, nie ma wątpliwości! To jestem bez wątpienia ja! Sami zobaczcie! To oznacza tylko jedno, że jestem duchem! W sumie, może to nie jest takie złe. Co prawda chciałem wrócić do tego pięknego, przystojnego ciała, ale póki co możemy to wykorzystać i sprankować chłopaków jako zemsta za to, co mi zrobili. Cóż za wybitny dzień, jaki spokój, cisza, mogę sobie zjeść krakersika, nikt mi nie każe nic, nic robić, ale śmierdzi jakimś solenizantem, który skończył urodziny swoje ostatnie. Ale jest to jest dziwne akurat. Zobaczcie na to. A z drugiej strony, taki dzień. Nie mogę! Co to jest? Co to jest? Co jest? Zipek! Łukasz, co jest grane? Fajnie cię zaatakował! Zabij go! Dalej, oświęcę mu się! To zabawka. Łukasz, to zabawka! Zobacz! Obrzydliwy. To nie jest prawdziwy pająk. I tu jest linka, przy której była przyczepiona na twojej nogi. Sam se przyczepiłem. Czekaj. Dobra, co robimy z tym Ernestem, stary? Mamy ciało. Nie wiem. Co ze mną robią? Ale czasem mam wrażenie, jakby gdzieś tu był. Dobra, pytałem, gdzie jest najlepsze miejsce, żeby wywieźć ciało. Wychodzi na to. Nie, nie wywoźcie tego mamy... ciała. Podzieliłeś na pół mapę, ja muszę wrócić się do niego. Tak, możemy sprawdzać razem, no. Duży las. Muszę sprankować może... Zipka teraz. W Malborku go zakopmy. Nie, to za daleko, stary. Halo, dzień dobry. Tak, tak, tak. To ja chciałem wyrzucić te śmieci. Mhm. No, dosyć spora paczka. Myślę, że tak wygląda. Trochę jak dywan. A jakiej paczki? To jest dywan, tak, to jest wiadomo, dywan. Co się pakuje w dywan. Ile waży? Tak z 90 kilo, bo ostatnio przypakował. Nie rób tego! Znaczy ten, nie rozmokł tego. Się. Nie rób tego! I to, nie co rób jest? Tego! Czemu coś mnie unosi? Nie do pana! Co to miało być? Co się dzieje z tą kuśtawką? Ja ci dam dywan! A nie! A! Co to było? Tak? Nie, 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 wie pan co? Zadzwonię później. Łukasz!
Ej, to zadziałało! Nie dość, że się rozłączył, to jeszcze się przestraszył. Może zaczął w końcu czaić, że tak się nie robi swoim przyjaciołom, że ich się zawija w dywan i wywozi na wysypisko. Stary, no przed chwilą mnie coś rozhuśtało! To byłeś ty! Na bank! Tak, ja cię rozhuśtałem! Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Czy to się według ciebie rusza? Czekaj. Gdzie tu jest jakieś urządzenie, jakiś pilocik, żeby to... Pewnie na samej górze tam się naciąga i mnie zrzuciłeś na 100%. To ty mnie naciągasz, przecież przyczepiłeś mi, kiedy sobie smacznie jadłem krakersy. A jak bardzo wytłumaczalne to jest? Stary, ja zająłem się czymś ważnym, a nie jedzeniem. Pozbyciem się ciała! Widziałeś tego bydlaka, który mnie śledził, obrzydliwego skurcza? Przecież to jest robot! Przecież to jest wielkie gówno, a nie robot. Łukasz... Szypek robi mi pranki, ja o tym wiem, że robisz. Mhm. Szczególnie, dobra, że nie ma tu innej osoby na tej kamerze. Halo? Wiesz co? Halo? Wiesz co? Ja myślę... A nie, czekaj, zabiliśmy czekaj, go faktycznie. Ja myślę, twoja wina, że Ernest nie żyje. Mój plan działa idealnie, chłopaki się kłócą, więc zaczyna być naprawdę śmiesznie. Ej, chwila, w ogóle może mam jeszcze kolejne zdolności. Może mogę przejąć kontrolę, na przykład nad Łukaszem. Zobaczmy, uwaga. Ale mówię ci, że to jest twoja wina. Twoja wina! Dobra, stop. Musimy to załatwić w inny sposób. O, Zipek. Co? Zobacz. Zwariowałeś? Co ty robisz? Czemu? Zdenerwowałeś mnie! Należało mu się po prostu, no przecież mnie zabił w końcu. Czemu Łukasz jest tak niemiły? Nawet w dzień, w którym zabiliśmy swojego najlepszego przyjaciela. Jak tu śmierdzi, fuu. On nie wie, że to byłem ja, a nie Łukasz. I że teraz on zemści się na Łukaszu. Nie mam już żadnego przyjaciela. Czuję się taki wysportowany, ale bardzo niski. Idę dokuczyć Łukaszowi. Cześć Łukasz. Cześć Zipek. Siema, co tam słychać? Co się tak uśmiechasz? Odrabiam pracę domową. Ale cześć, że nie jestem w szkole, nie to nie muszę. Więc właściwie nic nie robię. Jestem śmieszny. Zipek! Udało mi się sprankować chłopaków. Już za chwilę wykorzystam swój sekretny plan, ale to za moment, dlatego że najpierw muszę wyjść z tego obrzydliwego ciała. A co? Gdzie jestem? Co się dzieje? Łukasz? Co ty robisz? Oła, czemu na mnie wbiegłeś? Dlatego, że mnie przed chwilą kopnąłeś! Ja cię kopnąłem? Tak! Chyba zwariowałeś. Kolejna część mojego planu to przestraszenie ich. Zobaczcie sami. O kurde, shiny! Ale zarąbiście. Co? To lata! Nie wiem, co tutaj się dzieje na hali, ale wiem, że jestem głodny, a jak się je dobre jedzenie, to chcę, żeby było ostre, więc użyjemy tego ostrego sosu. Co się stało? Może jeszcze raz? Użyjemy do tego ostrego sosu. Co jest z tym sosem do cholery? O, nie ma szans nawet na takie rzeczy, ja się nie bawię. A, jeszcze plecy mnie bolą. Nawiedzona ta hala jest. Dobra, idę na halę, walę. Zipek, ale dziwne rzeczy się dzieją. No wiem, przecież... I to bardzo dziwne rzeczy. Jak byłem w kuchni i chciałem zjeść swojego burgera, to cały czas mi się ostry sos przesuwał. Cały czas! Stary, mam do ciebie pytanie. Kiedy kupiłeś tego drona? Ja nie mam drona. No jak, a co sprawiło, że ten wielki boks spadł na mnie przed chwilą? On się unosił normalnie nade mną w powietrzu. Zrzuciłeś na siebie boksa? Nie zrzuciłem, ty zrzuciłeś. Jak zrzuciłem, kiedy ja z solą się bawiłem i z ostrymi sosami przy tym? Dobra, stary, mam jeden pomysł. Dlatego, że duchy, w sumie to duchy? Wiem jak się przegania, tak, to jest duch. Duchy? No stary, duchy! Duchy, nie duchy! A może wierzysz też w ufolutków, co? A nie istnieją? No jasne, że nie! A święty Mikołaj? No właśnie! Jak tego chcesz? Ja mam sposób na swojego ducha, idę do kuchni to zrobić. Aha, a ty baw się dobrze ze swoimi duchami. Dobra, ja idę spać do domku. Idź się turlać! I pierwszym sposobem, tak jak mówiłem, na odwołanie duchów właściwie, jest narysowanie kręgu z soli, takiego wielkiego, żeby był okrągły. I będzie to działało! A następnie należy nie, co on trochę robi, ale to jest soli. Nielegalne, na pewno. Osolę sobie, jaka zajebista nazwa. Tylko, że trzeba dorobić teraz jeszcze parę innych rzeczy, jeżeli jeden nie zadziała. Duchy z pewnością się będą tego bały, ale zrobię drugi na wszelki wypadek. To pokemony łapie. Okej. Okay. No może trzeci jeszcze walę w sumie, czemu nie? Dobra, zarąbiście. Aha, czyli to jest przeciwko duchom. Patrzcie, jak duchy się tego boją. Co się stało? Gdzie jesteś, duchu? Co on robi? Ludzie, on chce ze mną walczyć, to niech zobaczy to. Ej, Łukasz! Nie, co się...
Zipek! Ten duch jest nie do zniesienia! Zobaczmy, co robi ten drugi. Boże, jak będzie miał fajne przyjęcie urodzinowe, to mi nic nie zrobi ten duch. Nie mogę pokazać. To bardziej wygląda jak sekta. A może on chce przywołać ducha? Chwila, czyli wszystko, co złapie, on będzie widział, jakby lewitowało, tak? O! Co? On naprawdę istnieje. Au! Wielki duchu, wiem już, że istniejesz. Zawsze wierzyłem w duchy i w ufolutki. Ufolutki są... Co się dzieje? Czemu on to gasi? Przecież to wszystko dla ciebie przygotowałem. Nie! Nie gaś tego! Naprawdę jestem dobry i chciałem, żeby ci było jak najlepiej. Nawet przygotowałem ci krwawą Mary. Ej, zrobię sobie to, co lubię, jak mi dziewczyny robią. Gdzie jest klata? Co on tam robi z Ernestem? Ernest! O nie. Wszystko zleciało na jego ciało. Jest ciemno, nie, ja się boję. Boję się. Tak w ogóle to mam jedną teorię. Skoro Bok spadł na Zipka i nic mu nie zrobił, to może moje ciało tak naprawdę tylko zemdlało i dlatego z niego wyszedłem. I tak naprawdę ja żyję, więc jest może sposób, żeby tam wrócić. Ale kurde, cały czas robiłem tylko złe uczynki. Skłóciłem chłopaków, potem ich prankowałem. Może jeżeli zrobię jakiś dobry uczynek, to wtedy będę mógł wskoczyć z powrotem do swojego ciała. Sprawdźmy to. Padłem na pomysł, że skoro skłóciłem chłopaków, to teraz ich pogodzę. Przygotowałem dla nich wiadomość i zobaczymy, czy to zadziała. Wtedy być może znowu będę w swoim ciele, jak cudownie. Zobaczcie, co oni robią? Dają mi krakersa, patrzcie, są jednak dla mnie mili. Zrozumieli, że jestem ich najlepszym przyjacielem. Ej. Ła, Zipek. Co? Cześć chłopaki, co robią kartki w powietrzu? To ja Ernest? Mówiłem ci, że jest duch na hali. Czyli on naprawdę zginął. Stałem się duchem. No wiemy! Jasne, że to on przy paczach pisze tragicznie w ogóle. No nic. Właśnie. Ja go zawsze lubiłem i zamierzam go pochować dobrze. To ja was prankowałem. No wiemy, już teraz to wszystko wiadomo. A my się kłóciliśmy. Musisz się sobie wybaczyć, przecież ja go kocham, to jest mój brat. Nie? Żebym mógł wrócić do swojego ciała? Przepraszam. A co, że on nie przeprasza! Zobacz, pali kartkę, chce spalić nas wszystkich tutaj! Uciekamy! Dobra, stary, chyba to chodzi o to. Zobacz, musicie sobie wybaczyć. I mordo, przepraszam cię, nie? Wiesz o tym. Stary, wiem, że mnie przepraszasz, bo mi nie wierzyłeś w ducha ani w nic takiego. Ja wiem, że jesteś winny całkowicie tej sytuacji. Stary... Ja rozumiem, stary, ja też gdybym zawalił, też bym siebie przeprosił. Całkowicie cię rozumiem. Ja ci już przeprosiłem, teraz kultura by wymagała, żebyś ty przeprosił mnie. Za co? No za to wszystko, że to twoja wina do cholery! Całkowicie przyjmuję twoje przeprosiny. Ernest, wracaj, tu nie będę go przepraszał! Chłopaki, było zarobiście! Zombie! Nie dla nas!